Mam nadzieję, że będzie to mocny sygnał do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, żeby po pierwsze zbadać okoliczności umorzenia śledztwa w sprawie podejrzenia, iż Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy posiadają nieujawniane źródła dochodu. I druga sprawa, tym ważniejsza dla mnie, z tego powodu, że postawiono niektórym funkcjonariuszom zarzuty w tej sprawie, żeby prokurator generalny przyjrzał się sposobowi, w jaki prokuratura okręgowa Praga prowadzi to śledztwo. Bo w tym śledztwie, o tym informowałem Wysoką Izbę, dochodzi do, no, moim zdaniem, łamania prawa i tego nie wolno tolerować. Natomiast, Szanowni Państwo, jeżeli prokurator generalny nie podejmie kroków, które powinien w tej sytuacji podjąć, uważam, że z punktu widzenia opinii publicznej niezbędne jest, aby sprawę działań prokuratury dotyczącą Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich i podejrzenia ukrywania przez nich dochodów zajęła się Sejmowa Komisja Śledcza. Uważam, że to jest ten moment w imię interesu publicznego, w imię tego, żeby obywatele czuli, że wszyscy są równi wobec prawa, że nie ma ludzi, którzy stoją ponad prawem i że są nietykalni, nawet jeżeli pełnili ważne funkcje publiczne i byli prezydentami. W imię tego sprawa ta powinna być pod szczególnym nadzorem Sejmu, opinii publicznej. Uważam, że Komisja Śledcza powinna się sprawą zająć. Tym, jak funkcjonowały organy państwa, których obowiązkiem było wyjaśnienie wszystkich wątpliwości związanych z majątkiem i źródłem pochodzenia tego majątku Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.